Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy pierwsze Raw po gali Night of Champions i jesteśmy też oczywiście na drodze do gali SummerSlam, a więc największa, można powiedzieć, impreza lata, jak to się często mówi w WWE, biggest party in the summer. Tak często się, można powiedzieć, reklamuje SummerSlam. Drugie prawdopodobnie, no pewnie to jest drugi największy premium live event w całym roku po WrestleMania. No jest na podobny poziom oczywiście co Royal Rumble, tylko że Royal Rumble, bądźmy szczerzy, jakby tam głównie mówi się o tym Royal Rumble meczu, w sumie o Royal Rumble Women's i Men's meczu, a SummerSlam nie ma właśnie jakby takiej, można powiedzieć, jednej tej sytuacji, tylko po prostu jest to jedno duże show. No i to właśnie jedno duże show będzie już za oczywiście 4 tygodnie, 4 Raw, 4 SmackDown przed nami. Zaczynamy dość od mocnego pojedynku dzisiaj na Raw. Zaczynamy od pojedynku właśnie bardzo mocnego, dwóch świetnych zawodników. Seth Rollins jest już tutaj w ringu, a jego rywalem w tym pojedynku będzie Randy Orton. Były już number one contender do pasa Undisputed Universal. Mieliśmy walkę Triple Threat, Edge, Randy, Roman na Night of Champions. Tam Roman Reigns obronił swój pas. Randy Orton nie został przypięty silnie, bo mam wrażenie, tak, to chyba Edge był przypięty, ale nie dał rady Randy wyjść stamtąd jako mistrz. A jeśli chodzi właśnie o tę walkę, czemu widzimy tą walkę? Kilka tygodni temu mieliśmy pojedynek pomiędzy Samim Zaynem i Sethem Rollinsem i tam, nie wiadomo czemu, po pojedynku Randy Orton zaatakował Setha Rollinsa. Więc Seth Rollins chciał jak najszybszej walki. GM Raw po prostu nie miał zbytnio, można powiedzieć, możliwości dać mu wcześniej tą walkę, bo Randy był bardziej zamieszany już w ten walkę, może powiedzieć, o pas. Ale teraz, jak już ma to za sobą, jest, może powiedzieć, tutaj wolny Randy Orton do walki, więc Seth Rollins dostał swoją walkę z Randym Ortonem tutaj. I to będzie akurat właśnie bardzo mocny opener dzisiejszego Raw. Będzie to Seth Rollins, Randy Orton, dwóch niesamowitych oczywiście zawodników. Seth Rollins, wielokrotny mistrz, czy to WWE to naprawdę, czy to też midcardowych pasów, jak właśnie Intercontinental. United States nie kojarzy, czy właśnie jest... Nie, on sobie musiał mieć chyba United States kiedyś. Tak, musiałby mieć, bo... Miał pas United States, jeśli się nie mylę, bo jednak... I to chyba było nawet nie tak dawno, co kiedyś chyba Austin Fury próbował na nim zrealizować tą walizkę, jeśli się nie mylę, chyba tak było. Mam wrażenie, że na pewno Seth Rollins był Grand Slam Championem, więc chyba był tym mistrzem United States. Randy Orton oczywiście też jest Grand Slam Championem. On miał dość długo tych wiele title reignów, już pas tag teamu, pas oczywiście World Championship, pas Intercontinental, ale ten pas United States dość późno zdobył, żeby skompletować się bycie Grand Slam Championem. No ale to jest właśnie starcie dwóch niesamowitych zawodników, dwóch już Hall of Famerów oczywiście naprawdę w przyszłości. I zobaczymy, jak ten pojedynek się potoczy. Tutaj Randy próbuje złapać, ale nie daje rady Setha Rollinsa złapać. Kilka tak mocnych kopnięć od Rollinsa. Randy wstaje i Luke też press w wykonaniu Randy'ego Ortona. I jeszcze tutaj close, ale mamy German suplex świetnie zrobiony przez Setha Rollinsa. Kontra Randy'ego Ortona. Teraz mamy tutaj Irish Sweep. I tutaj Randy Orton jest złapany przez Setha i to jeszcze będzie chyba super kick. Nie, to będzie po prostu takie mocne kopnięcie w wykonaniu Setha Rollinsa, który na pewno właśnie chce się zrewanżować za ten atak, który miał miejsce kilka tygodni temu. Seth Rollins odbija się od Lin i no ledwo co, tak bardziej chyba na plecy mu trafił, ale trafił tam troszeczkę tym kolanem. Randy Orton teraz wychodzi za Liny. Tutaj na pewno nie może się czuć bezpiecznie, nigdzie się może czuć bezpiecznie. I tutaj taki stunner w wykonaniu Setha Rollinsa. Czy Randy się dość szybko podniesie? Tak będzie, więc Seth Rollins ma ponownie szansę na atak i suicide dive zrobiony. Jak na razie świetnie ten pojedynek się tutaj toczy dla Setha Rollinsa, który nie trafia, a za to Randy trafia. Backbreaker, clothesline, świetne combo. Kontra tutaj. I jeszcze ponownie ten sam backbreaker i tutaj reverse clothesline. Ale Seth ponownie tutaj daje radę dość szybko wstać. Randy Orton za chwilę wróci do ringu i może mieć dość duże kłopoty, gdyby to, że sędzia troszkę tutaj przeszkodził Sethowi. No właśnie, sędzia dość mocno przeszkodził, ale Seth daje radę tutaj kontrować i mogą być kłopoty dla Randy'ego. Będzie pora teraz na pedigree i pedigree w wykonaniu Setha Rollinsa mamy tutaj. Świetnie zrobione pedigree, ale teraz Randy Orton bardzo mądrze łapie nogę Setha, który potencjalnie mógł się przygotowywać do robienia curb stompa, więc bardzo mądry ruch Randy'ego tutaj. Kontra Setha teraz i próbował Seth ponownie stąpa. Przedtem na ziemi, teraz to jest stojąca, znowu się nie udało. Znowu Randy Orton był troszkę szybszy tutaj, żeby zareagować. Kilka to jeszcze uderzeń w dłoń.
Irish Whip skontrowany, Randy Orton wylądował w narożniku. Aż teraz kolejna kontra. I teraz to jest comeback. To jest comeback. I jest Power Slam zrobiony świetnie, zrobiony cały comeback. Nawet mam przypięć od razu. Ale tutaj Seth Rollins dość szybko robi kickouta. I kto teraz pierwszy trafi? I to pierwszy trafi Seth Rollins. A więc stomp w wykonaniu Rollinsa mamy zrobiony. Randy chciał DDT, signaturę oczywiście. Seth chciał tutaj stompa i to Seth trafił. I mamy kickout bez resiliency. Nie jestem fanem tego. Nie jestem fanem tego, że on zrobił jakimś tym kickout bez resiliency. Aż teraz szybko wstaje Randy, ale Seth za drugim razem się udało skontrować. I teraz Seth Rollins trafia tym body splashem. Czy potencjalnie tutaj możemy coś zrobić? No nie możemy zbytnio teraz, bo Randy Orton wstaje. Tym razem może zrobimy to kolano i tym razem to bardziej tak trafi. Tym razem to dokładnie trafia. Teraz jeszcze piękny musol. No to było naprawdę świetne. Randy Orton rollout. Był już przedtem w tej pozycji. Teraz Seth Rollins tej biegnie, ale się nie udało. Randy wraca. Nie wiem, czy to jest jednak najlepszy pomysł, ale ma znowu nieszczęście. Można po prostu jest szybszy. Tak bym to nazwał. Po prostu jest szybszy. Teraz jest kontra. Nie będzie pedigree, ale jest inzyguri za to od Sefa. I to nie miał być taki stomp. To miał być stomp na ziemi, ale dobra. Stomp wykonany Sefa, czy trafi ponownie? I Seth Rollins ponownie trafi. Trzeba zawsze uważać na to RKO potencjalnie. No teraz już resiliency musi być użyte. Mamy jeden, mamy dwa i resiliency użyte. Więc dwa stompy nie wystarczą. Nie wystarczą dwa stompy na pokonanie tutaj Randy'ego Ortona. Phoenix Splash, świetnie zrobiony. Teraz jeszcze kopnięcie tutaj w plecy. I kolano. Randy tutaj daje radę jednak skontrować. Close end od Ortona tutaj. Teraz jeszcze zobaczymy neckbreaker. Neckbreaker do Randy'ego. Jeszcze tutaj kopnięcie. Bardzo dobre kopnięcie w wykonaniu Randy'ego. Czy to będzie próba RKO? To jest próba RKO i nie trafiłem tutaj dobrze. A więc RKO zrobione. Mam resiliency. I wolę użyć na razie czego. Wolę użyć, bo Seth nie powinien przegrać po jednym RKO, ale no może być ciekawy teraz. Seth wypada z ringu. Randy ja sam górę. Myślę, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale to jest jednak dobry pomysł. Splash w jego wykonanie poza ringiem. Uwierzę, że to nie był najlepszy pomysł, bo jednak trzeba pamiętać o jego plecach, które naprawdę są mocno uszkodzone i myślę, że w rzeczywistości nie ma szans. Ale jakby miał zdrowe plecy, to Randy już tam coś takiego nie zrobił. Jakiś taki atak w takim wykonaniu właśnie. Mam kontrę. Musiałem tutaj bardziej barykadu uderzyć. Leg drop, nie trafia Seth. Kopnięcie od Randy'ego. Nagle potem RKO, naprawdę Randy wrócił tego pojedynku. Kolano jednak teraz od Setha. I leg DDT chyba zobaczymy tutaj. Tak, leg DDT. Seth Rollins wraca tutaj do ringu jednak. Somersault Center, ale tu nie było jeszcze. Myślałem, że przewidzę, może będzie ruch Randy'ego, że przyjdzie tutaj, żeby countout nie był, żeby nie przegrał przez countout i chciałem go tutaj złapać, ale nie udało się. Teraz będą uderzenia, tam kopnięcia bardziej w dłoń. Randy Orton wraca do ringu, on prawie ma signaturę. Czy Randy znowu będzie robił jakiś, myślałem, że znowu pójdzie na narożnik i coś będzie podobnego chciał zrobić jak splash, co przedtem robił. Teraz jeszcze walki tutaj w nogę i teraz ponownie skupię się na tej nodze dość bardzo właśnie, aż ma pomarańczowy już poziom uszkodzeń. To jest bardzo ciekawe. Randy tutaj no, miał być chyba wrzucony do ringu, nie wiem. Tak to możliwe, że wyglądało. Kontra Ortona. Body slam i Seth jest stand. I to jest Orton stomp teraz w tym momencie. Seth Rollins może być w dość dużych opałach tutaj, bo Randy ma RKO. Dobrze, nie są w ringu przynajmniej, to jest, może powiedzieć taka rzecz, która jest pozytywna. Jeśli trzeba, zawsze coś może powiedzieć, szukać pozytywnego. To jest chyba najbardziej pozytywna rzecz, że po prostu nie są w ringu. Teraz świetne kopnięcie tutaj. Czy Randy Orton da radę wstać? Randy Orton da radę wstać, ale tutaj Seth Rollins zrobi Somersault Sentona. Pięknie zrobiłem tutaj Somersault Senton i teraz możemy go wrzucić do ringu i to... No, powiem tak, ta walka za chwilę się skończy, bo albo RKO zobaczymy, albo zobaczymy stompa i za chwilę się dowiemy, co zobaczymy. Na razie zobaczymy powrót do ringu. Instant recovery chciałem zrobić, ale się nie udało. Backbreaker. Teraz instant recovery i to
trafia pierwszy Seth. Czy będzie stomp? I trzeci raz trafia stomp Seth Rollins. Chyba to musi być koniec tego pojedynku. Mamy jeden, mamy dwa i mamy trzy. Seth Rollins jest zwycięzcą tego pojedynku. Pokonuje tutaj Randy'ego Ortona. Ale kto się tutaj pojawił? Ktoś się tutaj pojawił? Ktoś się pojawia? Mr. Money in the Bank, Sami Zayn. Sami Zayn, co on tutaj potencjalnie chce? Nie mam pojęcia, ale możemy przechodzić do kolejnego pojedynku. I możemy przechodzić do kolejnego pojedynku. I w tym pojedynku zobaczymy w akcji Raquel Rodriguez. Liv i Raquel obroniły swoje pasy tag teamu na Night of Champions w walce z Shayna Baszler i Zoe Stark, więc są tutaj dalej mistrzyniami, jak dobrze wiemy. Na SummerSlam, jeśli obronią pasy, to będą już oficjalnie rok mistrzyniami, więc zobaczymy, czy to oczywiście się wydarzy, czy będziemy mieli tutaj już przez jeden rok title reign Liv i Raquel. Ich rywalki, z którymi się zmierzą za tydzień się dowiemy właśnie, jakie będą ich rywalki na SummerSlam, więc to też może być bardzo ciekawe. Kto potencjalnie zmierzy się z Liv Morgan i Raquel Rodriguez na SummerSlam Premium Live Event, to dowiemy się właśnie za tydzień, a dzisiaj zobaczymy w akcji Raquel Rodriguez i Balataz na jej rywalkę. A jej rywalką tutaj Raquel Rodriguez będzie Dakota Kai, która razem z Io Sky swego czasu walczyły i miały to rywalizację pomiędzy Damage Control a Raquel i Liv, i to właśnie Raquel i Liv na SummerSlam zabrały Dakocie i Io pasy tag teamu. Już oczywiście, jak dobrze wiemy, teraz Damage Control już nie istnieje. Dakota Kai jest solową zawodniczką, więc zobaczymy, czy Dakota Kai tutaj da radę pokonać Raquel Rodriguez, bo na pewno duże zwycięstwo tutaj naprawdę dla Dakoty Kai, i zobaczymy, czy właśnie to się wydarzy. Możemy przechodzić już do tego drugiego pojedynku w dzisiejszym odcinku. I zaczynam starcie pomiędzy Raquel Rodriguez a Dakotą Kai. Jeśli się też nie mylę, Dakota i Raquel, nie wiem, czy nie miały jakiejś na NXT, nie wiem, czy były w tag teamie. Mam wrażenie, że była jakaś historia pomiędzy Dakotą a Raquel na NXT, mam też wrażenie. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli się przynajmniej nie mylę właśnie. Że nawet nie wiem, czy nie były może czasem potencjalnie mistrzyniami tag teamu nad razem na NXT. Naprawdę nie pamiętam, czy albo miały ze sobą jakąś rywalizację, coś w tym na pewno było, mam wrażenie, że właśnie jakiś tam był stand. Wow, Chokes to taki backbreaker wykonany Dakota Kai. Tego nie spodziewałem się w jej wykonaniu. Nie ukrywam, nawet nie wiedziałem, że ma coś takiego w movesetie swoim. Raquel tutaj jest złapana i teraz świetne kopnięcie. Zawsze zapominam właśnie, że to jest taki moment jeden na taką kontrę. Zwykle właśnie jest to jakby na początku, może powiedzieć, ruch, a tutaj najpierw złapie tak i potem dopiero jest ta potencjalna kontra. To zawsze takie troszkę mylące. Raquel teraz i to jest kontra. Na razie Dakota walczy bardzo równo tutaj z Raquel. Na razie mam dobrą walkę. Odbicie od Lin i tutaj jest kontra, czy nie? Chyba nie ma kontra, tutaj miałem wrażenie. Double footstone, tutaj na pewno jest kontra. Double footstone się nie udało i za to clothesline i Dakota Kai wpada z ringu, ale szybko chyba wróci tutaj, tak, Dakota szybko tutaj wraca. Damy exchange. Dość szybko w tym pojedynku mamy taki exchange pomiędzy tymi dwiema zawodniczkami. Raquel ma troszkę szerszy pasek, wąższy pasek mam wrażenie niż Dakota. Ale to Dakota się myli jako pierwsza. Raquel się tutaj na razie nie myli, Dakota się znowu myli. I trzecia pomyłka to właśnie skutkuje oczywiście, że Raquel już to wykorzysta i pora teraz na signaturę. Mam teraz właśnie to uderzenie, gdzie nadzieje się prosto na kolano. A jednak nie, zawsze zapominam właśnie, zawsze mam wrażenie, że to będzie najpierw na kolano uderzy głową, a jednak nie, on po prostu uderza na ziemię. Tejana Bomb teraz może zakończyć potencjalnie ten pojedynek. Czy Raquel Rodriguez da radę to zrobić w tym momencie? I zobaczymy Tejana Bomb, a czy zobaczymy zakończenie tego pojedynku? Właśnie przekonać. Mamy przypięcie. Czy Dakota Kai da radę jeszcze wstać? Mamy jeden, mamy dwa i Dakota Kai jednak walczy dalej, a więc Dakota nie poddaje się tak łatwo. To na pewno też jest pokaz, że Dakota nie jest byle jaką zawodniczką. Zobaczymy, czy da radę jeszcze wygrać tą walkę, bo na pewno jej nie mogę skreślić, tym bardziej po tym właśnie, że zrobiła tutaj kick-out. Ma sygnaturę prawie tam gotową. Nawet już ma gotową sygnaturę, więc to może być potencjalnie duża rzecz dla niej. Kontra teraz Jawbreaker w jej wykonaniu. I pamiętam taki Chokesem backbreaker, może pojechać po części. Kontra teraz i to Raquel tutaj wrzuca Dakotę do ringu. Mamy
z powrotem tutaj walkę w ringu, ale może być niebezpiecznie na pewno dla Raquel'y, jak Dakota za chwilę da radę zrobić signaturę, może być dość niebezpiecznie. Kolana teraz od Raquel'y, na razie jednak Dakota potrzebowała się tego momentu, czyli kontry. Tutaj jednak mamy kontrę od Raquel'y, running STO w wykonaniu Rodriguez i mamy przypięcie, czyli Morgan. Dakota Kai w taki sposób da radę wygrać? Nie, nie da rady. A zobaczymy teraz dropkicka. No przez to właśnie, przez ten pozum pin nie ma już sygnatury Dakota Kai, ale za to ma suicide dive, który jednak nie trafia. Teraz tutaj przeleciała obok też Liv Morgan tutaj. Jeszcze na koniec jeden elbow drop od Raquel'y Rodriguez. Teraz zobaczymy jeszcze tutaj jakiegoś powerbomba i to jest kontra, więc Dakota Kai tutaj kontruje jakiekolwiek plany, które miała w głowie Raquel'y Rodriguez w tym momencie. Jeszcze teraz double foot stomp od Dakoty. Wracamy do ringu, czy nie? Tak, nie, wracam tutaj, nie wracam do ringa, jest rzucona Dakota w stałe schodki. Czy Dakota zdąży wrócić? I Dakota, nie wiem, czy zdąży wrócić. Dakota chyba nie zdąży wrócić, więc chyba będzie zwycięstwo przez countout dla Raquel'y Rodriguez. I tak jest, Raquel'y Rodriguez wygra przez countout. Dakota Kai po prostu nie była w stanie wrócić, a więc mamy zwyciężenie tego pojedynku, jest nią Raquel'y Rodriguez. Czemu zawsze każde zwycięstwo tak się kończy, to Liv celebruje, a Raquel stoi w miejscu, nie mam pojęcia. Czemu 2K nie może tego naprawić, nie mam pojęcia. Było kilka tych, może powiedzieć, aktualizacji, ale dalej, na przykład to cały czas się dzieje, nie wiem co to ma być. Pora teraz na main event. I przed nami teraz pora na main event dzisiejszego Raw, w którym mamy zobaczyć Romana Reignsa, ale mamy tutaj atak Brocka Lesnara, który pojawił się dosłownie nie wiadomo skąd, bo Brock Lesnar nie był widziany od WrestleManii. Brock Lesnar ostatnio był widziany na WrestleManii i właśnie powrócił, i nie tylko powrócił, ale zaatakował Romana Reignsa. Wow! Brock Lesnar wrócił i od razu ma cel, którym jest mistrz Undisputed Universal. Czemu nagle teraz? Czemu Roman Reigns? Tego nie wiadomo, nie wiemy, tego chyba nie wiemy, ale mamy tutaj w tym momencie brawl pomiędzy tą dwójką, wow. Brock Lesnar i Roman Reigns. Roman Reigns miał mieć pojedynek w dzisiejszym main evencie, ale jednak nie zobaczymy tutaj tego pojedynku. Roman Reigns teraz jeszcze z potężnym big bootem i ta walka to jest po prostu backstage, to jest jakby, no nie backstage, to jest brawl, po prostu to jest brawl. To jest brawl pomiędzy Brockiem Lesnarem a Romanem Reignsem. Kto by pomyślał, że zobaczymy właśnie na Raw po Night of Champions, na pierwszym Raw po Premium Live Evencie, brawl pomiędzy Brockiem Lesnarem a Romanem Reignsem. Wow. No SummerSlam już stanie długo, powiem tylko tyle, więc jest na pewno miejsce, gdzie można to rozwiązać. Brock Lesnar teraz próbuje candlestickiem, ale Roman Reigns kontruje. Rzuca ten candlestick o ziemię tutaj. Teraz jeszcze kontra Lesnara. Kto wygra ten brawl? No myślę, że lepiej jest ten brawl wygrać, choć i tak nie jest to zbyt niesprawiedliwa walka, bo Roman Reigns się tego nie mógł spodziewać, więc Lesnar wiedział dobrze, co się tutaj wydarzy, a Roman nie wiedział dobrze, co się tutaj może wydarzyć. Roman po prostu wchodził na walkę tutaj tam naprawdę, a Lesnar go po prostu zaatakował tutaj i teraz okładał candlestickiem, aż ten candlestick w tym momencie się złamał tutaj. Jeszcze teraz mocne uderzenie. Widzieliśmy w sumie Brock Lesnar ostatnio był widziany na WrestleMania Battle Royale, właśnie, i tam wygrał Battle Royale, które dawało, który właśnie zwycięzca tego Battle Royale ma walkę o pas World Championship w przyszłości. Czy może chodzi o to, no ale jednak ta walka to nie jest, no tą walkę po prostu trzeba, można powiedzieć, to nie jest Money in the Bank, walczyć, że możesz w każdej chwili, na przykład teraz nie może walczyć o ten pas, tylko po prostu zaatakował Romana, ale czy chodzi o to może potencjalnie, o to, że ma właśnie zagwarantowaną walkę o pas prędzej czy później? Nie wiadomo, na razie wiemy tylko, że właśnie mamy brawl pomiędzy tą dwójką, której nie wiadomo kto wygra właśnie. Ale mamy teraz finisher dla Brocka Lesnara, to mogą być kłopoty dla Romana Reignsa potencjalnie. Czy zobaczymy tutaj F5 poza ringiem? Brock Lesnar ma Romana tutaj i F5 nie będzie jednak. Kontra czegokolwiek Roman próbował. Kto pomyśle, że zobaczymy jeszcze, nie dość, że brawl to jest taki świetny brawl naprawdę, to jest naprawdę świetna walka. To jest świetna walka pomiędzy obecnym mistrzem, a Boże, przyszłym pretendentem, w sumie już kto wie teraz. Roman Reigns teraz podnosi Brocka Lesnara. Będzie teraz Roman Reigns, czy chce wrzucić do ringu potencjalnie Brocka, tak jest. Roman wrzuca tutaj Lesnara do ringu w tym momencie.
headbutt w wykonaniu Romana tutaj. Teraz ten pojedynek przechodzi do ringu. Nie jest to właśnie pojedynek, który można przypiąć, więc to, że Sami w ringu nie zmienia to nic, naprawdę to nie zmienia nic dosłownie w tym brolu. I kolejne uderzenie to w wykonaniu Romana Reignsa, który teraz lepiej wygląda. Pomimo, że on został zaatakowany, to on lepiej teraz wygląda w tym pojedynku. Instant recovery jednak tego się chyba nie spodziewał tutaj Roman Reigns. Brock Lesnar i to jest ponownie próba F5. I tym razem się F5 udało i to jest koniec tego backstage bro. Ale obydwoje tutaj leżą na ziemi. Co za jeden wielki chaos tutaj. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.